Chciałem no, mam jeszcze pokazać jedno zdjęcie z koteczkiem, takie mega słodkie. Pokaż! Pokaż zdjęcie z koteczkiem! Zamówiłeś cztery sosy i każdy z nich jest spicy mayo? Tak! Ale jest jeszcze... O Boże, jakie słodkie! Dla rozluźnienia atmosfery na początek chciałbym powiedzieć, że tak... Kawał. Patrzę sobie na to mieszkanie, w którym jesteśmy i można by rzec, że jest jakieś takie inne. Co nie? Trochę tak. A dlaczego jest inny? Nie szczeliłem. Teraz szczeliłem. Nie bo na początku myślałem, że po prostu, że chodzi o scenerię, że Paweł inne mieszkanie, nie takie nieznajome. Zaraz. A dlaczego jest inny? Moi drodzy, ponieważ moja asystentka Ina udostępniła nam mieszkanie i czajcie inne. I dzisiaj, jak już widzicie, jestem z George'em, jestem też z Krzysiem. Miał być jeszcze Mike i Nowciaks, ale niestety nie dotarli, więc nagrywamy sobie w takim składzie i nagrywamy sobie mukbang ze zwykłymi pytankami, które zadawaliście nam na Instagramie. Więc co, chłopaki, może sobie najpierw skosztujemy, jak to się powinno robić. Zdecydowanie, bo nie ukrywam, że zjadłem dzisiaj całego jednego cheeseburgera przez cały dzień. Nie ukrywam, że to sushi leży to od 2 godzin, bo czekaliśmy na Krzysia. Tak, tego też nie ukrywamy. Byliśmy umieli na 17. Jeszcze krewetki. Właśnie, to trzeba podpierdzielić, bo zaraz to nie będzie. No właśnie. Każdy po jednej i zostaje dwie. Krewetki są spoko, ja nie powiem, że są zimne. Ja w ogóle kiedyś nie jadłem krewetek, a teraz? A jakie krewetki cię przekonały do jedzenia krewetek? Jakieś sushi. A nie, czekaj, Jojo, twoje w Stanach, bo ja wtedy pamiętasz, ja mówiłem, że ja nigdy krewetek nie jadłem, żeby spróbować twoją pierwszą. Tromba też nie lubił krewetek przed tymi krewetkami wtedy. Ja zjadłem twoją krewetkę i była zajebista, ja tamte razy lubię krewetki. No, ale twój przepis na krewetki jest akurat top, jako ja te krewetki później robiłam, jak z kwarantanny wróciłam do rodziców i podałam ten przepis mojej mamie i w ogóle, także tutaj przepis Jojo na krewetki jest rozprzestrzeniany. Ciekawe, czy ktoś zwrócił uwagę w komentarzach, że jem krewetkę z ogonkiem. To może takie luźne na początku pytanie. Niezobowiązujące. Staram się mówić głośno, żeby nie było komentarzy. Kto to k***wa czyta? Jezu, się pobyła. Wasze największe guilty pleasure. To ja mogę to powiedzieć pierwsza, bo w sumie się zastanawiałam nad tym pytaniem, bo wiem jakie są. Nie wiem, czy wyjaśnię, co to jest guilty pleasure. Tak, wyjaśnij, bo ja właśnie miałem pytać, co to jest. Więc dla tych, którzy nie wiedzą i też dla ciebie, Krzysiu, chodzi o taką rzecz, którą lubisz robić, która jest taka dziwna, taka, że inni mogliby ją pomyśleć za jakaś taka żenująca. Okay. No, dobrze mówię, nie? Takie... Idealny przykład guilty pleasure to na przykład jak ktoś lubi oglądać filmiki z wyciskania pryszczy. O, okay. Właśnie to jest właśnie guilty pleasure. Aczkolwiek mnie to nie dotyczy, ja na przykład lubię sobie czasem słuchać Teamu X, tak nieironicznie i jadę w auto i sobie i wszystkie karty na stół, albo Team X 7 i jakby kocham tą piosenkę po prostu, więc to jest moje guilty pleasure. O, ja jestem ogólnie wielkim fanem Justina Biebera i na przykład jak jestem sam, no bo jak nie jestem sam, to trochę cringe uważa, że tak chodzi sobie słuchać jakichś jego starych piosenek, ale te stare piosenki są takie mega fajne, one tak powstały z 15 lat, nie no, przesadziłem, nie no, nie 15 lat temu to on na karetkę i ja i ją mówił. No nie, no jak, myślę, że on jest 9... Też 4 chyba. Bo ja, tak, bo ja pamiętam, że jak ja byłem młodziutki, to on też był młodziutki, ja kiedyś, kurczę, ja bym chciał taki też być. Dupeczki koło niego latają, muzykę sobie robi, fajny jest, elegancki. Co, no i co, no słucham sobie starych piosenek Justina Biebera, jak sobie jeżdżę samochodem na przykład, albo siedzę sobie sam w domku. No lubię po prostu. Co więcej, znam nawet bardzo dużo tekstów. I to się szanuje. I to się szanuje. A ja mam różne guilty pleasure, znaczy zależy od okresu. Na przykład jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, strasznie mi się spodobało oglądanie filmów z Mistrzostw Świata w Tetrisa. I normalnie wieczorem sobie leżałem w łóżku i oglądałem na przykład 2-godzinny film, jak goście grają w Tetrisa. I wtedy mi to sprawiało przyjemność. Nie, takie, jest dziwnego. W ogóle mi się włączają takie fazy, nie? Czasami sobie oglądam filmiki z jakiegoś budowania czegoś, ale ogółem jakieś dziwne filmy, nie? Coś mi się czasem odpalia, czasem jakieś wyciskanie pryszczy. No to jak teraz znowu tutaj powiedziałeś o filmach, to mi też się przypomniało, że ja na przykład mega lubię oglądać, nie wiem, przesuwanie konia po mapie, Heroes 3. Jako, że to jest taka niespodzianka, że w ogóle tutaj z nami teraz jesteś. Jestem zaskoczony równie bardzo jak wy. Ja piszę do Jojo, no tak. Mówię, Jojo, bo Nowciaks się wysypał. Może chcesz wziąć udział w odcinku? No jak muszę, to wezmę. Jak w ogóle łaską. Ja to w ogóle tak przeczytałam i sobie pomyślałam, k***a, ja to zapraszam na fajny odcinek, na jedzenie, a ty do mnie, no jak muszę, to wystąpię. Co cię denerwuje w twojej pracy? Czym cię wkurwa? Brak kontroli nad własnym czasem. To znaczy, jest to praca typowo zleceniowa, czyli jeśli chcę sobie zarobić kasę, to muszę zlecenie przyjąć. Jak nie przyjmę zlecenia, to mam problem i to jest moja sprawa. Więc przyjmując zlecenia, po prostu nie mam kontroli na to, kiedy te zlecenia wypadną. I często bywa tak, że się pojawia jakieś nagranie z dnia na dzień, albo w jakimś terminie, w którym chciałem coś zrobić. No i niestety, ale jestem postawiony przed sytuacją, że jeśli już akceptuję, no to muszę się pisać na to, że po prostu tego czasu nie mam, bo inna opcja to jest nie zaakceptować. No też nie ma co liczyć na to, że wszyscy w koło się dostosują do tego, że ja nie mogę nagrywać, aczkolwiek
jak najbardziej. Zawsze jak was informuję, to dogaduję. To nie ma takiej tragedii, że mnie tutaj trzymają na łańcuchu, nie? Ale nie mam tu takiej sytuacji, więc jak piszę do Marty na przykład, że słuchaj, a to możemy na przykład ścisnąć te nagrywki na jeden dzień, albo zrobić coś tam, bo mam zajęcie, to nie ma problemu. No ale mimo wszystko, no jest to taka praca, że no, są takie nagrywki, które się nie da przełożyć. Ja lubię na przykład, jak Giorgio zawsze kombinuje tak, żeby pracować jak naj... żeby zrobić dużo, ale w jak najmniejszym czasie, żeby też mieć ten czas dla siebie i to jest spoko, bo na przykład nieraz ja sobie tak coś planuję, dobra, tu nagramy tego dnia to, tu nagramy to, a Giorgio tak samo wychodzi z taką inicjatywą, ej, a jakby to połączyć, to tak i tak, i wtedy przez to ja też mam więcej czasu, więc to jest w sumie spoko. Główka pracuje. Główka pracuje. Organizacja pracy, bardzo ważna sprawa, nie? Coś o tym wiesz, chyba, czy organizacji pracy. Oczywiście, że wiem. Tylko, że u mnie to jest z drugą stronę, ja sobie coś planuję na 3 godziny, wychodzi 16 zajebiste. To w ogóle ja nie powiedziałam, co my tutaj mamy, więc mamy tutaj sushi i mamy tutaj zwykłą rolkę z Filadelfią i z łososiem surowym. To jest to? Tak. Zajebiste. To jest, mamy też hosomaki z łososiem. To drugie hosomaki nie wiem z czym jest, bo wydaje mi się, że w ogóle go nie zamawiałam. Jest ogórek, nie dali Filadelfię. To daje spicy mayo w takim razie, ale ja na to mówię, to Filadelfia, bo zawsze tam, gdzie zamawiam, coś tak nazywa. Tutaj mamy z krewetką w tempurze i mamy z łososie, z węgorzem. Węgorzem. Czy planujesz zamieszkać z Matim? Inaczej Mater FML. Póki co nie mam w planach zamieszkać z Mateuszem. On w ogóle jest teraz w trakcie ogarniania studiów, bo studiuje cały czas w Szczecinie i próbuje ogarnąć sobie te studia tak, żeby mieć online, żeby móc po prostu siedzieć u mnie w Krakowie. Więc tak, no nie planuję na razie mieszkać, ja lubię bardzo swoją przestrzeń. Boję się też trochę zamieszkać razem, bo mam takie coś, że jeżeli podejmiemy tą decyzję zbyt szybko, to czasem coś się może popsuć, a bardzo bym nie chciała, żeby się to popsuło, więc póki co dobrze jest tak, jak jest. Teraz jedynie mamy taką dłuższą przerwę od widzenia się, bo przejdzie do mnie dopiero za kilka dni i ostatnio raz to się widzieliśmy chyba miesiąc temu. Ale ogólnie tak jak się widujemy co 2 tygodnie i on przyjeżdża w sumie na długo, bo też jak przyjeżdża do mnie co 2 tygodnie, to zazwyczaj na 2 tygodnie, więc jest spoko. Ale w przyszłości pewnie tak. Czy rozglądasz się obecnie za jakąś kobitką? Nie. Nie rozglądasz się? Nie rozglądam się w ogóle. Nie rozglądam się, bo nie mam takiej potrzeby już. Czy to link dziewczyny? Wcale o tym nie wiedziałam. Jaka jest wasza największa wpadka internecie? Ja już mam. Afera domkowa. Była kiedyś taka, że podłoga została rozwalona. I mi osądzili, że to ja. Nie wpadka. No bo to nie byłem, jakby to bym ja... Nie wpadka, bo to nie było twoje, tak? To tobie przypisali, co? Tak. Te dwie wpadki, które mam w głowie, nie są jakieś niesamowite też, ale jedyne, które mi przychodzą tak do głowy. Raczej jak już miałam jakieś wpadki, to takie wydaje, dla mnie przynajmniej mało znaczące, bo na przykład pamiętacie, jak nagrywaliśmy pierwszy finał ekipy? I ja miałam koszulkę, gdzie nie miałam stanika. No i potem była afera sutkowa po prostu. Żeby było sutki widać coś tam i ludzie po prostu oszaleli. I przez to na przykład miałam ogólnie mega luz do tego, jak tam nie miałam tego stanika na tych nagrywkach, bo miałam takie, chodzę tak na co dzień, no to dlaczego mam jakby, nie wiem, się tym przejmować? A potem jak ludzie tak zaczęli po tym jechać i tak dalej, to się przejmowałam i miałam takie, Boże, mogą założyć ten stanik. Więc to jest jedna, a druga to nie moja wpadka, tylko wpadka chyba montażysty jakiegoś. Jak nagrywaliśmy jakiegoś chowanego, gdzie były gry i tam były taki zamek. No. I to było w nocy. To jak ktoś szedł za mną, ja się wypijałam, poszłam po takich skutkach, to było mi widać takie czerwone majty, taką gołą dupę. I po prostu ja tego nie widziałam, no bo my jak nagrywaliśmy filmy do Daily, to nie dostawaliśmy tych filmów do akceptu, tylko po prostu one sobie tam leciały. No, więc nikt tego nie zauważył i takie coś się wydarzyło. I też ludzie potem o tym pisali, pamiętam. Nie rozwalają tacy ludzie jak z tej pierwszej sytuacji, że sutki widać. No i co z tego? I oni tam gadą, o, widać suty, a sami po godzinach na komputerze jedzą, o, cycuszki. Ktoś mnie zapytał, jakbym chciała cofnąć jakąś rzecz moją z internetu, to bym powiedziała, że założyć stanik na finał. Ja jeszcze wiem, teraz mówiłaś tą drugą rzecz jakąś i mi się też przypomniała jeszcze jedna spadka, ale nie pamiętam. Przypomniałam się, ale nie pamiętam. Bo zacząłem mówić o tym pierwszym, już mi to drugie. O, przypomniała mi się trzecia wpadka. Nagrywałam kiedyś film, jak byłam na keto, nagrywałam taki odcinek, co jem na keto w ciągu dnia. Taki miał tytuł, ale ja na tym filmie powiedziałam, że nie jest to filmik dokładnie, co ja jem w ciągu dnia, tylko to są po prostu przykładowe przepisy, które jem sobie na keto, a nazwałam to tak, bo nie wiem, no bo po prostu mi jakoś tak ten tytuł siedział i pamiętam, że było straszne poruszenie u różnych kanałów dietetycznych i tak dalej, nagrywali na mnie filmiki jakieś, że ja się tak odżywiam i że pokazuję, daję ludziom zły przykład i tak dalej, a jakby w ogóle nie o to mi chodziło, ja po prostu chciałam pokazać kilka przepisów, które sobie jem i będąc na keto, no ale nazwałam to jak nazwałam, więc to też moja wina, więc to taka wpadka. A ja nie mam chyba żadnej takiej wpadki, jakby u mnie na kanale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jedyne filmy, które gdzieś tam wywołały
wywoływały oburzenie, ale to zawsze jest to na przykład związane z Ruby, z psem. Ale no to też na przykład ludzie się oburzyli, że stosuje klatkę kennelową, którą jak się zapyta każdy behawiorysty czy hodowcy, to jest to jak najbardziej słuszne. Nie ma co zajrzeć jako wpadkę, ale jakbym miał powiedzieć wpadkę w internecie, nie w pracy, zdarzyło mi się czegoś tam nie nagrać, źle nagrać i tak dalej, wiadomo. W internecie moja jedyna wpadka jest chyba taka, że pomogłem Karolowi chmurkę pofarbować. To teraz serio mówię, nie? Jakby to jest moja wpadka, no bo... No trochę tak. Wziął mnie do pracy, żebym pomógł, no i co? No i nie byłem asertywny. Ja jestem pewien, że za 10 lat będzie totalnie naturalne. Jakby farbowanie psów? W Stanach chodzą, masa psów chodzi pofarbowanych. Że ludzie na przykład mają psa pofarbowanego, że wygląda jak panda. I ludzie to w ogóle chwalą, ale w Stanach też jest inna mentalność, bo nie mówię, jakby takie farbowanie może i nie jest bardzo szkodliwe, ale znowu też w Stanach przykrockiego ma mieszanie ras, już na przykład jest szkodliwe zdrowotnie dla psów, a tam też są popularne te wszystkie dziwne miksy rasowe, więc może nie do końca jest to coś, co powinniśmy dziedziczyć po zachodzie. Z kim teraz współpracujesz? Marta, Krzychu, Trąba, Patec. W skali ostatnich, nie wiem, 2 miesięcy, no to z wami tylko nagrywałem filmy. Mhm. Bo Nowciak i Marty się nie nagrywają, nie? Teraz. Tak, Marty się nie nagrywała teraz filmu, no to nie wymienię jej, aczkolwiek jakby nagrywała film, to pewnie bym z nim nagrał film. Mike ostatnio mnie pytał o nagranie filmu, ale nie mogłem. No i w zasadzie tyle. Jakby pracuję od już chyba roku ten sam trend, jest i z tymi samymi osobami nagrywam, więc... Ten sam skład. Co z twoją nazwą na Instagramie? Zmieniasz czy nie zmieniasz? Zmieniam, tylko nie wiem na jaką. A to robisz to pod kątem tej weryfikacji? Bo tu może mogą ludzie nie wiedzieć. Nie, że... już nawet nie. Tak naprawdę ja już się pogodziłem z tym, że tej weryfikacji nie dostanę, chociaż... Tak pogodziłeś się i co tydzień. Tak dostał weryfikację, a ja nie. Tak jest, ale po prostu chciałbym zmienić nazwę, żeby znikło to poczciwy. To albo to zamienić, albo wykasować w jakiś sposób. A weryfikacja, no kiedyś co? No sama kiedyś przyjdzie, kiedyś przyjdzie. Czy nie martwi cię spadek wyświetleń? Nie martwimy ten spadek. Ja o tym w ogóle mówiłam u siebie na Instagramie. Teraz jest ogólnie taki czas, że wiecie, sytuacja z ekipą i tak dalej. Naturalne jest też to, że przy zmianie kontentu, bo teraz mam trochę taką zmianę kontentu, trochę sobie tak zwolniłam i chcę sobie robić vlogi i tak dalej, bo w tym się czuję dobrze, już nie bawi mnie po prostu nagrywanie takich odcinków typowo ekipowych, że tak powiem, w sensie, wiecie, takie challenge jakieś i tak dalej, więc zmieniam sobie ten content i teraz przy obecnej sytuacji ci ludzie się po prostu przesiewają, niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, też w ogóle będąc w ekipie my mieliśmy mnóstwo widzów wspólnych, tak naprawdę każdy z nas miał wiadomo swoich tam widzów, takich, którzy oglądali nas dla, wiesz, no, ci by oglądali za to, że jesteś Krzychem, mnie oglądali za to, że jestem Martą, ale mnóstwo było takich widzów, którzy followowali nas tylko dlatego, że byliśmy w jednej grupie YouTube. No i teraz te osoby po prostu odchodzą. I ja no nie mam tego za złe, bo tak samo jestem wdzięczna każdej osobie, która mnie kiedykolwiek zasubskrybowała i obejrzała jakiś mój film, bo tak naprawdę to doprowadziło do tego, gdzie jestem tutaj. No a teraz robi się po prostu mały przemiał, ale wierzę w to, że z obecnym kontentem, jak już go tak doszlifuję, to też będę zbierała swoich odbiorców i fajnie, że moje filmy w sumie zbierają teraz pozytywne komentarze. I tak. No, więc nie martwię się. Muszę mogę dołączyć do tego, bo właśnie oglądałem sobie ostatnio jakiś kanał komentarzy i właśnie też był poruszana ta kwestia była, że ekipy spadają wyświetlenia i coś tam. I tam jakiś ziomal właśnie tak bardzo sensownie powiedział, że jako kolektyw, jako ekipa cała, ludzie nas oglądali, bo mogli tam zobaczyć każdego. I na przykład ja nagrywałem gdzieś do siebie odcinek i w nim uczestniczyli reszta, to nawet jakby ktoś nie oglądał mnie, to sobie wbijał na ten film, bo była tam osoba, która na przykład którą bardzo lubią. I dlatego. A teraz jak sobie nagrywamy osobno, no to już jakby na przykład takie osoby, które nie wiem, lubią oglądać ciebie, do mnie nie wejdą. No, bo ciebie tam nie ma, więc no to jest tak. Takie bardzo logiczne. Ale w ogóle na całym YouTubie pospadały wyświetlenia, więc też nie wydaje mi się, żeby to były jakieś powody do smutku. I po prostu trzeba robić swoje, trzeba robić dobrze, tak. Cieszyć się tym, co się robi, bo bez sensu też nagrywać jakby coś, tak, czego właśnie, się nie lubi. Tak, właśnie to jest najważniejsze, żeby nie robić tego, w sensie ja na przykład mam takie podejście, że teraz nie chcę robić tych odcinków, które wiem, żeby się kliknęły, bo po prostu nie chce mi się ich robić. Ale nie dlatego, że nie chce mi się z lenistwa, tylko po prostu nie jestem szczęśliwa robiąc takie filmy. I tyle. A też w sumie ty jesteś dobrym przykładem, bo nawet jak otworzyłeś swój kanał i tak dalej, to miałeś dużo takich odcinków właśnie ekipowych, ja to tak roboczo nazywam, potem chciałeś przejść na taki bardziej motoryzacyjny i też miałeś spadek wyświetleń i ludzie pisali, że o, nudy, aż w końcu zdobyłeś tych swoich odbiorców i wiesz, nagrywasz teraz to, co lubisz, a i ludzie też przyszli tam dla ciebie, no to oglądają cię dla ciebie. No. Tak, trzeba po prostu trzeba, kurczę, wiecie, robić swoje, trzeba robić po prostu to, co się kocha, to, co się lubi, to, co daje przyjemność, robić swoje, nie patrzeć na wyświetlenia, bo to są tylko liczby, a wyświetlenia przyjdą same, jak będzie się robiło swoją dobrą robotę, to wszystko będzie w porządku. Aha. Chciałbyś jeszcze kiedyś zamieszkać z większą grupą osób? O, ciekawe pytanie, nie zastanawiam się nad tym. Na pewno po przeprowadzce do nowego mieszkania, gdzie zamieszkałem sam, można powiedzieć, że tak troszeczkę odetchnąłem, bo w końcu się tak uspokoiło, było tak, no taka cisza, tak można było się wyluzować, uwolnić myśli, zrelaksować się. Generalnie narodziło się w mojej głowie takie, że jednak wolę chyba sam sobie mieszkać. Nie, że koniecznie sam, bo kiedyś zamieszkam pewnie z dziewczyną, ale nie chciałbym po prostu mieszkać już chyba w tyle osób. Za dużo się dzieje, jakby 4 lata, bo tyle chyba mieszkaliśmy razem, czy 5 nawet, to nie, jest... Nie, 3 lata.
trzy, no to trzy. Trzy lata. No, cztery lata czy pięć. No, no to te trzy lata już zrobiły swoje. Ja jakby doświadczyłem wielu rzeczy i było śmiesznie, było czasami źle, ale nie wiem, chyba już nie chciałbym. Z taką ilością osób raczej nie. W jakieś takie 4-5 osób jeszcze okej, ale na pewno nie jakieś 11, nie? Bo to już jest hardcore totalnie. Mi się wydaje, że to jest fajne takie na jakiś czas, nawet na przykład, nie wiem, jakbyśmy się zebrali wszyscy i uznali, ej, jedziemy gdzieś na jakiś wyjazd, wynajęli sobie chatę i po prostu mieszkali przez jakieś, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, nawet trzy, to byłoby spoko, tak jak mieszkaliśmy sobie w Stanach. A ogólnie zawsze lubiłam mieszkać dużo osób. A ty jak tam? Mnie się dobrze mieszka tak, jak się mieszka. W Stanach pierwszy raz miałem styczność, żeby mieszkać w tyle osób i to jest na przykład dla mnie totalnie nie. Mam wrażenie, że po Stanach Zjednoczonych w ogóle, jak są cechy, jak graf się rozdaje i mam cechę na przykład introwertyzm, to że po Stanach Zjednoczonych mi poszła ta cecha w górę. No bo ja uwielbiałem zawsze, jakby uwielbiam przesiadywać z ludźmi, ale normalnie to było kontrolowane, czyli jak chciałem wychodzić do ludzi, to wychodziłem i wychodziłem bardzo często. A w Stanach cały czas się byłem skazany na bycie w tyle osób. Bardzo mi się włączyło to, że dużo bardziej miałem potem ochotę, żeby jednak nie wychodzić do ludzi, tylko sobie posiedzieć samemu w spokoju ze swoimi myślami. Czy w ogóle chcielibyście stworzyć kiedyś własną ekipę? Tak, właśnie ją założyłem. Nazywa się Ekipa 2, Marta, Krzychu, Patec i Trąbę. Już wymieniłem w członków. Dużo było takich pytań, czy planujemy zrobić tak? Nową ekipę, nowy skład i tak dalej. No i ostatnio jakiś ziomal w ogóle, siedzę sobie na Instagramie i pisze do mnie jakiś ziomal i mówi tak: ty, nie chciałbyś założyć ekipy samochodziarzy, jak już się rozpada ta wasza ekipa? Ja mówię, raczej nie, ale nie myślałem o tym, nie? Czuję, że nadal jesteśmy grupą. Ja nie wiem, jak my, ja nie wiem, jak się gadaliśmy się o tym, że ja nie wiem, jak nas nazywać, ale no... Skład! Nie no. Nie no, moim zdaniem my nadal jesteśmy ekipą swoją i nagrywamy sobie właśnie, ja tutaj zaproszę Krzysia, tutaj gdzieś się spotykamy i tak dalej i... No pod kątem, no tak, no pod kątem grupy jako relacji się nie zmieniło. No tak. Tak. Relacja cały czas funkcjonuje. Ale nie zamierzamy zamieszkać w jednym domu i zrobić ekipę dwa. Jak zareagowaliście na wieść, że Nowciak będzie miał babyczkę? Ja myślałem, że to prank. Zapraszam do klubu, kto myślał, że to kawał. Ja. Jezus, ja byłam pewna, że to prank. To w ogóle moja historia była taka, że Nowciak zaprosił nas na jakąś kolację czy coś tam, nie martwcie się, i Trąbę, ja byłam wtedy też z Matim. No i siedzieliśmy sobie, był jeszcze Nowciak z Kasią, no i siedzimy, gadamy i on tak nagle z dupy, w ogóle nie zrobił żadnego wprowadzenia, nic, tylko tak mówi: Kaśka jest w ciąży. A my tak, zmartwcie się po prostu na siebie. I on mówi: nie. A on mówi: no serio? A ja mówię: nie. A on mówi: no serio? I my tak się patrzyliśmy, bo ja w tamtym momencie do mnie dotarło, że to już jest ten wiek, że jakby faktycznie te dzieci się rodzą. No. I ja się przeraziłam i ja nie byłam w stanie się skupić na tym, czy... No tak. W tym wieku raczej się dzieci robią. Rodzą się zawsze w tym samym. No i ja po prostu byłam taka zszokowana, że o Boże, jak to? Totalnie się tego nie spodziewałam i serio myślałam na początku, że to prank, ale tak po jakieś pół godziny patrzenia się na siebie wprost z Marcysią z takimi oczami, doszłyśmy do tego, że jednak to nie prank, skoro nadal o tym gadają i jakby no. Ale on tak w ogóle żadnego wprowadzenia, no nie zrobił. No dupy, a ja tak, aha, prank, jak nie odzywam się, ale wiem, że to jest prank, nie? No. No i tak siedzę, piątą, dziesiątą, piętnastą minutę i tak mówię: pan serio? No. I dopiero wtedy uwierzy. Chociaż u niego to ja tak od razu jakby przyjąłem, czy prank, parę pytań, a najlepiej to zareagowałem na znajomych ze Szwecji, którym w ogóle pozdrawiam, bo się urodziła już córka, ale byliśmy u nich w Szwecji, a nią mówi: Radek, idź zobacz, co jest na półce. Ja patrzę, a tam dziecko. Jest zdjęcie, gdzie są w dwójkę, trzymają test. A jak głupi ze względu na okres, tak mówię: o, to jest na COVID pozytywny. Pierwsze, co mi wpadło, to że to był ich pierwszy COVID i że sobie zrobili zdjęcie z testem pozytywnym. Wspólny kontaż, wspólny pierwszy COVID. Jak zmieniło się twoje życie po sytuacji z ekipą? Po sytuacji z ekipą. Po jakiej sytuacji? Uwaga, zaskoczenie, nie zmieniło się, ponieważ przez ostatni rok, nie licząc, jakby cały czas nagrywam dokładnie z tymi samymi osobami. Jakby moja praca polegała na tym, że jechałem i nagrywałem. Jedynie się zmieniło tak, że teraz nagrywając z wami, na przykład nagrywam swoim sprzętem, więc nie jadę gdzieś, żeby brać sprzęt. A tak to się nijak nie zmieniło. No w skali roku, no zmieniło się tak, że pewnie w skali roku nagrałem, nie licząc filmów z wami, no to nagrałem może 3 albo 4 filmy z Karolem. Sytuacja, bo to na pewno każdemu chodzi o sytuację z pracą, bo też te pytania dostaję, no to tak jak mówię, nic się nie zmieniło. Pół roku temu nagrywałem z Martą, z Krzychem, z Trąbą, teraz nagrywam z Martą, z Krzychem, z Trąbą. Planujesz może jakąś zmianę w swoim wyglądzie? Planuję zmianę. Też już gdzieś chyba mówiłam na Instagramie, że w listopadzie jestem umówiona na 2-dniową wizytę u fryzjera, tak, ponieważ będę zmieniać coś z włosami. Nie. Ale jeszcze nie powiem co.
I akurat w drugim dniu wizyty wychodzi gra, na którą czekam od dwóch lat i po prostu już mnie nosi. Co ja sobie grać od rana, to będę nagrywał włosy. Wysyłaj laptopa, kamerę na statyw, jazdę. No, ale będzie to duża zmiana na pewno. Widziałam w ogóle, że... tak, odpowiadałam na pytanie na Instagrama i widziałam, że dużo osób w ogóle strzelało, co zrobię. I strzeliło błędnie. Ale w ogóle strzeliło tak, że się tego nie spodziewałam. A wszyscy pisali tę samą odpowiedź, więc bardzo mnie to zadziwiło. Marta wraca do karbowanych włosów. Karbonowych. Tak. Czy chciałbyś wystąpić w jakimś programie kulinarnym, na przykład Masterchef? Masterchef. Zawsze się zastanawiałem w ogóle w kulinarnym, czy bym chciał. Nie ciągnie mnie do tego w ogóle, ale się zawsze zastanawiałem, czy Masterchef jest serio taki losowy, bo nie wiem, chodzą tam, Masterchef jest niby dla kucharzy domowych i wyobrażacie sobie teraz wy jako osoby, które Krzychu może nie, ale ty Marta czasem coś ugotujesz. A co nie? A co gotujesz w domu? Co? Wiesz, jeżeli wtedy ostatnio, jak dużo kiedyś gotowałem, jak na przykład mieszkałem w domu z rodzicami, mama jechała do pracy, no to... Ziemniaki gotowałeś na tak, ziemniaki schabowego uklepałem. Okej, okay, tym bardziej, będąc takim domorosłym kucharzem. Zawsze mnie zastanawia, może ktoś z was ma na to odpowiedź, ale idą do tego Masterchefa i nagle w odcinku się pojawia dzisiejsze zadanie, zróbcie mięso z krokodyla. I nagle wszyscy ci kucharze wiedzą, jak się obsłużyć mięsem z krokodyla. Oni już wiedzą, jak je pokroić, jak wyfiletować, jak usmażyć. Nie. Mnie zawsze dziwi właśnie, jak jest ten Masterchef Junior i że te dzieci tak w ogóle ogarniają, no. Wiesz, jakieś te ognie. Nie no, takie ognie i te techniki to jasne, to rozumiem, ale znajomość mięsna, nie oszukujmy się, jako dziecko raczej ciężko jest, żeby mieć doświadczenie z jakimś dziczyzną i tak dalej. No u mnie w domu nigdy chyba się nie pojawiło tak, żeby rodzice nagle przynieśli królika do domu i upieczmy sobie królika. To jest biedny królik. Ale bym chciał wziąć udział bardzo w tym Lego Masters, tylko tam się idzie w parach i nie mam drugiej osoby, z którą mógł pójść, bo mógłbym sobie zrobić, nie wiem, casting na widza. Ale zęba twarzy nie pokazuje, chyba żeby pozwolą w Master. Ja bym w ogóle chciał stworzyć swój program telewizyjny. O! No to TVN Turbo. No. Ja mega bym chciał, bo kurczę teraz na tym, już tak tutaj przytoczę to TVN Turbo, które tutaj dużo powiedziałeś, tam jak są jakieś te, są ci dziennikarze motoryzacyjni, oni wszyscy są tacy starzy, tacy boomerzy, oni tak gadają takie pierdoły, pierdoły, ważne rzeczy, ale takie bardzo nieważne dla widza, nie? A ja bym zrobił tam jakiś totalny nie? Myślałam, mogła pójść na przykład do takiego Ameryka Express albo do Azja Express, robić takie zadania, zajebiste. Właśnie, miałem mówić, że takie programy, są super. Kiedyś był fajny program Chwila Prawdy, gdzie ludzie dostawali jakieś skilla, musieli się nauczyć i potem mieli minutę na, tam była, żeby to musieli pokazać. Albo i teraz jest Fort Boyard. Boyard. No, ale Fort Boyard mamy idealne możliwości, żeby zorganizować. Mamy paspartu. Jest. Że przez obecną sytuację polepszył, czy może pogorszył wam się kontakt? No ja na przykład z George'em mi się w ogóle nie zmienił, bo cały czas mamy taki sam dobry kontakt, który tak nagrywamy często, więc sobie gadamy, plotkujemy jak besties czasem. Mi się wydaje, że z Krzychem mam większy teraz jakiś kontakt, bo się częściej spotykamy. Tak, bo się częściej spotykamy, ale też właśnie dziwne jest to, bo w sumie wcześniej mieszkaliśmy wszyscy razem, no a właśnie, ten kontakt był mniejszy. Tak, wcześniej mieszkaliśmy wszyscy razem, ale każdy siedział gdzieś tam w pokojach, coś tam, a teraz jest taka motywacja, żeby się spotykać. Właśnie jak nie mieszkamy razem, to czasem sobie wychodzimy na jakiś obiad, coś. Ciężko jest w ogóle nie tyle osób zgrać, żeby każdy miał czas, ale raczej się chyba spotykamy częściej. Tak, to jest, też to jest chyba w skrócie. Rzadziej się wszyscy widujemy, ale lepiej wykorzystujemy czas, gdy się widzimy. O. Tak, no. No bo tak to było, że byliśmy na nagrywkach, ja z tobą nagrywałem i na przykład w międzyczasie sobie rozmawialiśmy z Marcysiem. No więc siłą rzeczy ten kontakt był i potem jak człowiek na przykład widzi się z kimś na co dzień, nawet jeśli to jest tylko takie przesiadywanie obok siebie, to nie ma potrzeby, że potem dawno się z nim nie widziałem, może gdzieś pójdziemy, nie? Jakby nie ma tego elementu, dlatego... No, tak. No ja na przykład ostatnio z Marcysiem pojechałam do jej domku w lesie, do jej rodziców, żeby iść na noc, żeby tam pójść na grzyby i spędziłam sobie wieczór z jej rodzinką i mówię, o, mega fajnie. Cieszę się dla was. Spod Lasia jest. Mówi się tak czasami, właśnie nie tak pod Lasiu, ale mówi się, że jak ktoś... Tak, nie. Tak, tak. A drzwi się zaklucza. Tak. I przychodzi gwiazdor. Tak. Jakie masz teraz plany na swój kanał? Więc tak, ja jak już mówiłam, teraz się skupiam na tych vlogach. Docelowo chciałabym robić, wrócić do dwóch filmów w tygodniu, bo teraz są raz w tygodniu i chciałabym robić takiego jednego vloga z tygodnia lub dwóch, zależy, bo czasem się na przykład mało dzieje, no to sobie nagrywam dłużej niż tydzień i jeden taki film tematyczny, czyli tak jak ostatnio wrzuciłam mam do stylówki, albo tak jak teraz wrzucam sobie mukbang, ale żeby to były takie filmy po prostu, które sprawiają mi radość i które są spoko. Mam też pomysł na jedną serię i na drugą serię w sumie też, ale ja nie lubię mówić o takich rzeczach, bo ja nie lubię mówić o planach, które nie są dopięte tak na styk, bo wiem, że się wszystko może pozmieniać i potem nie chcę wyjść na jakąś niesłowną, więc nic wam więcej nie powiem. No i tyle. Takie są moje plany. Ja na przykład, chociaż wiem, że będzie to ciężkie, ale chciałbym wprowadzić systematyczność.
To jest gówno, smutna sprawa. Ale może pomoże mi przy tym mój przyszły asystent, który będzie mi pomagał. A druga sprawa, no to chciałbym już tak na grubo lecieć. Chciałbym mieć budżet, typowo budżet na każdy odcinek, na przykład, nie wiem, 5 koła, no, żeby robić swoje rzeczy. I wtedy by było fajnie. No ale no ciężko. Nie, ta czas za 5 koła? No, wtedy to by chłopi taka maszyna wyszła. Ja bym chciała jeszcze więcej robić takiego kontentu, może wyjazdowego, może się przekonać trochę, bo ja nigdy nie byłam za granicą sama. W sensie zawsze byłam gdzieś z ekipą, więc trochę mi jest ciężko się przełamać. Ja mam taki problem wychodzeniem ze strefy komfortu. I ja bym bardzo chciała nagrywać właśnie jakieś vlogi z podróży czy coś takiego, ale nie mogę się przekonać do tego. No, ja mam strasznie dużo planów w ogóle. Teraz chcę się otworzyć i na przykład ja już siedzę strasznie długo na YouTubie i jest dużo tematów, na które chciałbym się wypowiedzieć. Tylko nie na zasadzie komentarzy, że opowiadam o jakichś filmach czy coś, chociaż to trochę jest komentarz. Nieważne, wypowiedzieć się na tematy, które dotyczą YouTube'a, które gdzieś tam zauważam, pewne trendy, które istnieją i chciałbym spróbować czegoś takiego, bo czemu nie? Chciałbym na przykład się troszkę pokrosować i pojeździć po Polsce i uczyć jakichś YouTuberów układać kostki Rubika. Może wrócę do mojego starego kontentu, gdzie uczyłem się jakichś różnych hobby, bo ja lubię takie odcinki projektowe, które trwają na przykład przez miesiąc. I myślałam sobie ostatnio, jak mówiliśmy o tym, że miałeś taką serię, że się uczyłeś czegoś tam tak na maksa, żeby wyskilować. I że później, w 2 tygodnie, nie? Czy coś tak, takiego? Ja robiłem tak, myślałam sobie o tym, że zajebiste to jest. I dużo planów. Jakiś tam jeszcze zewnętrzny projekt podcastowy się szykuje w moim wydaniu, więc u mnie akurat jest dużo planów i streamy. To ja bym też chciała sobie w sumie streamować, bo ostatnio sobie gram w gierki i myślę cały czas, czy zacząć streamować, czy nie. I jakoś tak się nie mogę przekonać, ale wiem, że jak zacznę, to już jakoś to pójdzie. Chciałabym też się skupić na innych rzeczach niż YouTube. W sensie właśnie tak jak mówisz, jakieś krosy, wychodzenie po prostu z takiej strefy komfortu, bo tak to cały czas siedziałam w domu i no, nagrywałam jakby content, a nie miałam czasu robić takich swoich rzeczy. Na przykład teraz bardziej zaczynam wychodzić, nie wiem, na jakieś eventy do Warszawy czy coś takiego i to jest dla mnie fajne. I no, też na tym się chciałam skupić. Chciałabym wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu. Chciałam wam też podziękować za to, że przyszliście, że nagraliście ze mną i w ogóle. Z Wrocławia specjalnie tu przyjechałem. Z Wrocławia! Ja zamiercie. Więc cała tak. Cała Polska ściągnięta. Więc tak, wiecie oczywiście do Krzysia i do Georgia. A my się już z wami żegnamy i do kolejnych filmów. Bye!